Nieprzedłużenie umowy Dorocie Monkiewicz jest fatalną decyzją, najgorszą z możliwych. To jest kolejny taki pomysł miasta na to, żeby je zepsuć. Wydaje mi się, że miasto Jarosław Broda, który jest dyrektorem Wydziału Kultury, stracił poczucie rzeczywistości. Myślę, że jego wyobraźnia po prostu zawędrowała w rejony dość surrealistyczne w tej chwili. On musi być świadom tego, że Dorota Monkiewicz jest kuratorką europejskim prestiżu. Doprowadziła do tego, że Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu stało się ważnym, prestiżowym miejscem. I to nie tylko chodzi o to, że ono jest ważne, ale istotne jest to, że przez te ostatnie lata pracy Doroty okazało się, że do Muzeum Sztuki Współczesnej, tam gdzie się proponuje bardzo trudną sztukę, przychodzą normalni, zwykli ludzie. To jest miejsce publiczne, to jest instytucja publiczna, w związku z tym ona stała się bardzo dostępna, otwarta, demokratyczna. A myślę, że Brodzie nie zależy na demokratycznych rozwiązaniach i on ma tę tendencję autorytarną, którą miał zresztą od dawna, dzisiaj je realizuje. Przypuszczam, że Brodzie nie podoba się światopogląd Doroty Monkiewicz i kierunek artystyczny, który ona zaproponowała. A warto pamiętać, że dzisiaj trzeba rozmawiać radykalnie o tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Trzeba mieć świadomość tego, że ta rzeczywistość nam wymyka się z ręki. Trzeba mieć świadomość tego, że ta rzeczywistość jest unieważniana przez fatalne decyzje partii rządzącej. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj sztuka, właśnie to, co proponuje m.in. we Wrocławiu Dorota Monkiewicz, jest tym elementem bezpieczeństwa dla nas. Daje nam poczucie sensu, daje nam poczucie dialogu. Jeżeli ten moment zostanie zerwany, wówczas możemy mieć pewność, że za chwilę po prostu to miasto będzie jeszcze bardziej rozproszone, jeszcze bardziej scentralizowane, a mamy przecież taką potrzebę decentralizacji naszej rzeczywistości w tym najlepszym sensie. I sprowadzenie rozmowy na temat tego, że z jakichś powodów nieznanych jest zwalniana, jest po prostu fatalne. No nie mówiąc o stylu. Poza tym mamy Europejską Stolicę Kultury, która powinna być wzmacniana przez takie autorytety jak Dorota Monkiewicz. Jej kompetencje są naprawdę wysokie i doceniają to zarówno i w Warszawie specjaliści, ale także ludzie poza Wrocławiem, Warszawą, czyli w Europie. Więc dla mnie są to absolutnie niezrozumiałe decyzje i jestem totalnym przeciwnikiem takiego prowincjonalnego myślenia, jakie proponuje Broda i miasto. Przykro mi bardzo.